Niestety jest to już ostatni odcinek z PES-a 2017, jeżeli chodzi o MyClub. Czeka nas jeszcze pack opening i podsumowanie tegoż trybu, natomiast ostatni odcinek z takiego typowego trybu, taki typowy odcinek, gdzie rozgrywamy mecze i rywalizujemy z przeciwnikami online. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście. Liberewo 80. Trzy mecze przed nami, trzy ciekawe mecze, trzy pasjonujące mecze. Zapraszam do oglądania. Wybierzemy sobie oczywiście stadion, zagramy tym razem na Anfield. Zobaczmy, w jakiej formie są nasi zawodnicy. Nasza drużyna jest po lewej stronie. Przeciwnik dysponuje naprawdę groźną drużyną. Levele 50, 47, Busquets, to my naprawdę możemy tylko pomarzyć, aby takie levele mieć. Niestety, aby uzyskać level 50, 49 na przykład, trzeba naprawdę rozegrać masę spotkań. Ale rozpoczynamy, moi drodzy. Pierwszy mecz. Jesteśmy w białych strojach. Dobrze, ten Neymar przechwycił piłkę. Tutaj Aubameyang przeciwnika. Dobrze, dobry odbiór. Filipe Luis, Kanté, dobra klepka. Wyjście Neymara na lewą stronę i próba zagrania w pole karne do Aubameyanga. Natomiast tutaj Toni Kroos, taki nieporadny strzał. Niestety, ale jednak jest rzut rożny. Jednak jest rzut rożny. Dobrze. I głowa. I walka. Tam Szczupak Kanté chyba był. No i tutaj, no niestety. Kolejny rzut rożny. Tym razem z przeciwległego narożnika. Toni Kroos już ustawił sobie celownik i będzie bramka. Tak jest, jest, ale to jest chyba samobójcza bramka. Jest tutaj pięknie, Messi zakręcił obrońcą główka. Ach, nie jednak, i jest dobitka. Dobrze, 2 do 0. Dobrze gramy w tym spotkaniu. Ale przeciwnik stara się w tym momencie teraz odgryźć centra i dobrze, Farman tak rzucił się na tą piłkę. Dobrze, mamy rzut rożny dla przeciwnika. Messi dośrodkowuje. Niestety złe wyjście z pola karnego i Farman broni. I druga obrona tym razem nogami. Pięknie to po prostu. Bramkarz w formie. W dalszym ciągu już teraz mamy drugą połowę, ale zamieszanie i taki strzał dosyć. I tutaj Messi niestety nie wyprowadza piłki. Tracimy bramkę. Gapiostwo Messiego i przeciwnik. 78 minuta minęło, dosłownie kilka minut i Ronaldo przerzuca nad naszym bramkarzem. Niestety 2 do 2, mecz pod kontrolą do 70. Powiedzmy minuty, dwie bramki stracone, dwa błędy naszych zawodników i niestety mamy remis. Szkoda, szkoda, przeciwnik oddał więcej tych strzałów. My mieliśmy większe posiadanie piłki. Przechodzimy do drugiego przeciwnika. Rating troszeczkę mniejszy. No ale zobaczymy. Gramy na wyjeździe. Sporting, oczywiście tutaj na bramce Oblak, Cavani, Ibrahimowicz. Zobaczymy. No i tutaj taka formacja dosyć dziwna. 4-1-1-4. No ciekawe. Dwóch napastników i dwóch skrzydłowych. To by było nawet 4-1-1-2-2. Jakaś taka pokraczna ta formacja. No i przeciwnik oddaje mimo wszystko prawie 10 strzałów na mecz. My 7,3. No i gramy. Gramy na wyjeździe. Początek spotkania. Przeciwnik rozpoczyna od środka. No i tutaj w prawym górnym rogu jakieś tutaj problemy z internetem. Mamy tylko jedną kreskę. Na spokojnie.
Przerzut, Filipe Luis, dobrze, Neymar ma troszeczkę więcej miejsca. Wycofuje Kante. Jest Toni Kroos, dobrze, rozciągnięcie na Piszczka, Messi. No próbujemy coś tutaj rozciągnąć tą drużynę, bardzo skomasowana obrona, jest Aubameyang, urwał się dobrze tutaj z lewej strony, ma za sobą Neymara. Neymar spróbuje, a jednak nie, jest Filipe Luis, dobra wrzutka. Jest Neymar znowu i do... Ach, Kante, no troszeczkę, ale jednak jeszcze nie. Mamy piłkę, znowu rozciągamy, podanie do Messiego, dobrze, Messi ma dużo przestrzeni przed sobą, ale niestety, niestety, mamy rzut rożny, 8 minuta. I główka będzie? Nie, będzie ponowienie, dobrze, do Messiego, ładna wrzutka, Aubameyang, no, jest piękna bramka, strzela Gabończyk, 11 minuta, tym razem przeciwnik, do, ależ tutaj klepa, no i niestety nie ma bramki, Cavani nie trafi, a tam nasz bramkarz wykazał się gdzieś może pod pachą albo gdzieś brzuchem obronił. Mamy rzut rożny dla przeciwnika. I piłka na Ronaldo zostawiony. No niestety, 1-1. No nie można zostawiać takiego gracza samego przed bramką. Przeciwnik jeszcze atakuje. 16 minuta. Cavani, petarda. Ależ Farman dobrze się zachował. Odbił na bok, tak jak to powinno się odbijać i tutaj piękne podanie Krosa, no i tutaj no niestety nie w tą stronę, gałka odchylona i nasz Neymar strzela prosto w bramkarza. Willian jest tutaj po naszej lewej stronie, główka, ależ ładnie Farman to wyciągnął. Końcówka pierwszej połowy, za Aubameyang na skrzydle jest Neymar i tutaj podanie do środka, jest obrona i piękny strzał, sytuacyjna bramka, 50 minuta i przeciwnik kombinował tutaj już kilkukrotnie, kombinował z wybiciem od bramkarza i w końcu wyczułem, w końcu złapałem mu tą piłkę. Przeciwnik napiera, ale jednak jest przechwyt. Dobra piłka, ależ błąd Welbeck. Tutaj wychodzi sam na sam, no niestety. Niestety 2-3 wygrywamy. 84 minuta. Jest ładne podanie do Messiego. Czy Messi ładnie to zagra? Kante, głowa, pięknie. Ach, no jeszcze jest sytuacja. Ależ tam był spalony, spalony był, było słychać gwizdek, 94 minuta, 5 już nawet i kończymy to spotkanie wielce emocjonujące, 11 strzałów w naszym wykonaniu i szybko przechodzimy do kolejnego przeciwnika. Tym razem rating już jest niestety większy. Co przeciwnik ma nam do zaoferowania? Buffon na bramce, Griezmann, Ronaldo, Aubameyang, Mahrez. Zmienimy sobie lekko stroje. Biało-niebieskie będą kostiumy. Tutaj zmienimy sobie również stadionik na taki bardziej słoneczny, otwarty, żeby nie było żadnego cienia na murawie. Zobaczmy, w jakiej formie są przede wszystkim nasi zawodnicy. Tutaj no dosyć niskie levele, to bardzo dobrze, ja też mam nie za wysokie, bardzo dużo trzeba grać, aby te levele podbijać, naprawdę. No i zmienimy sobie piłkę na łaciatą, taką starą, o taka piłka w sam raz na zakończenie tego trybu. Oczywiście będzie jeszcze podsumowanie, będzie pack opening pożegnalny, natomiast jest to w tym momencie ostatni mecz w PES-ie 17. Hajduk Split. Przeciwnik sobie tak nazwał swoją drużynę. Początek spotkania, gramy w takich błękitnych strojach. No jest Piszczek na skrzydle, ładnie tutaj wyszedł, czy dośrodkowuje, tak jest, ależ no Buffon zamiast łapać to jednak wypiąskował. 15 minuta, jest wybicie Buffona i główeczka, no niestety Schneider, ale traci piłkę, jest Toni Kroos, ładnie i tutaj piłka piękna do Aubameyanga, zwolnił troszeczkę, ustawił się i piękny strzał Buffon, bez szans.
ale przeciwnik również. No i tu błąd naszego zawodnika Griezmann, petarda przy słupku i 1-1. No i tutaj Aubameyang, no całe szczęście. Toni Kroos znowu dośrodkowuje, ustawia tam mniej więcej, gdzie ta piłka może spaść, i Busquets, głowa, gol. Dobrze, 2-1, no i takie nieporadne wybicie Barzagiego. Kleifert, ładny strzał, ładna obrona. Tym razem Nolito na lewym skrzydle. Busquets próbował go wślizgiem zabrać, mu piłkę, jest główka, ależ dobrze, dobrze. Ale strzał z dobrych 30 metrów. Filipe Luis wyprowadza, źle, źle to zrobił. Niestety jest akcja, Kleifert, 81. minuta, całe szczęście. Wybijamy naszym bramkarzem. Aubameyang przechwytuje, jest Kante, ładne podanie, prostopadłe do Neymara, prawa noga, no to musiało się tak skończyć. Moi drodzy, wygrywamy w tym meczu. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam na serię Spesa 2018, jak na inne moje playlisty. Trzymajcie się, cześć!